Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Drugie podejście, jeżeli chodzi o test trwałości powłoki Drux na felgach w sezonie letnim. Ja Cię zaproszę do dalszej części filmu, zobacz jak to wyglądało w tym roku. Tak naprawdę ona jeszcze siedzi. A zresztą zobacz jak to wyglądało. Sobitańko już na zewnętrznej stronie prawie jej nie ma, we wewnętrznej stronie umarła, ale w środku, między tymi, można powiedzieć, żebrami, ona jeszcze tam siedzi. Jeszcze siedzi, jakby nie to, że w tamtym roku ją grubo potraktowałem. Naprawdę przyjęła taką ilość chemii mocnej i w dalszym ciągu jest. Więc jak dla mnie powłoka mistrz, powtórzę się, rewelacja, jeżeli chodzi o felgi. Bo jeżeli chodzi o folię, zdecydowanie Jayon Trim. Bo na folii na przykład próbowałem ją potraktować ostrą chemią i CarPro poddał się, Jayon został. Na felgach potraktowałem też grubo, podgryzło, ale jeszcze siedzi. I ja osobiście, jeżeli chodzi o tę powłokę, widzę ją na felgach. Na plastikach też, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o felgi, bryluje. Powłoka fantastyczna, tak naprawdę, jeżeli chodzi o felgi pod każdym względem. Z tego powodu, że domywanie tych felg jest fenomenalne, naprawdę. I tu pomimo już drugiego sezonu i prawie, że tej powłoki nie ma, ja nie mam problemu z domywaniem. Cały czas excedę 1 do 30 UWC i nic nie robię więcej. Dejron, jak zdejmę felgi, wtedy dopiero wskoczę. Nie myję Dejronem felg, tak, no przepraszam, co ja poradzę. No, taki jestem niepoprawny politycznie. Tak naprawdę kupuję te Dejrony i słuchajcie, ja nie mam co z nimi robić. Nie mam co z nimi robić, no one wiszą, kurczę. Od czasu do czasu zarzucę i tak. Dla mnie, jeżeli chodzi o Dejrony, to jest, kurczę, z tych stricte detailingowych produktów, no niby jest potrzebny, ale najmniej go używam chyba z tego wszystkiego. Najmniej. Już częściej Tar Remover biorę zdecydowanie niż właśnie Dejrony. Także tak jak mówiłem wcześniej, 1 do 30 XCD i to jest wszystko. I domywanie tych felg przy CarPro jest bomba, naprawdę rewelacja. Także jeżeli się zastanawiasz, czy... A i aplikacja tego produktu jest troszeczkę, może nie jest fantastyczna, z tego względu, że docieranie tej powłoki no stawia opór powłoka, czy to na folii, czy na felgach, niestety ten opór jest. Musisz jakby przez niego przebrnąć i później już jest tylko lepiej. Ale odwdzięcza się właśnie fajnym wyglądem felga, taki połyskiem, jeszcze ona jeszcze jest, widać, że coś tam siedzi jeszcze. Fajnym połyskiem, fajną hydrofobowością, krople mistrz i jeżeli chodzi o domywanie, czyli samooczyszczanie, bomba. Tak naprawdę jak jest świeży, to sama myjka. Tam w ogóle nie musisz nic wskakiwać, ale dla zasady wiadomo, myjemy, bo w zakamarkach tego nie wytłuczesz, tak powiem. No dobra, krótki film, troszeczkę pomarudziłem, przybajerzyłem. Jeżeli się zastanawiasz, czy warto ten produkt zakupić na felgi, zdecydowanie tak.
Zdecydowanie tak. Dwa sezony masz z banieczki. Stosownie dbając oczywiście. Samo się nic nie zrobi. To jest tak jak z folią carbon, która u mnie siedzi już 10 lat, a mówili niektórzy, że wytrzyma rok. Jak dbasz, tak masz. Czym myjesz, czym konserwujesz, to później ma właśnie na dłuższe etapowe wymierne efekty. U mnie tym przykładem jest folia, że nie musi być za milion. Dziadzia jest.